Siemaneczko, moje wariaty. Mam dzisiaj dla was mały odcineczek z Russian Fishing, także witam wszystkich, którzy grają aktualnie w ten tytuł. Ja się wybrałem dzisiaj, słuchajcie, na Baleja. Dostałem od was cynk, że fajnie biorą tutaj rybki. No i akurat tak się składa, że mam taki delikatny zestaw, jak widzicie, nie wiem, ta wrączka chyba jest za 200 w sklepie, do 2,5 kg. Kołowrotek też do 3 kg mam, żyłeczkę jakąś tam miałem do 4,8. Przypon też mam jakiś bodajże z leszczy albo z płoteczek 6,4 fluorokarbon. No i jedyna droga rzecz w tym zestawie tak naprawdę to jest przynęta. No i tu sobie tak przy samym obozowisku sobie łowię i kurde, już parę fajnych rybek wpadło, jak widzicie. Tu mam dwie wędki rzucone na jakieś takie mocniejsze ryby. Jedna jest rzucona na, jak widzicie, kawałek mięcha, a druga na dżdżownicę, ale na razie nic się nie dzieje. Ja tutaj sobie łowię na, nie wiem na ilu metrach, ale o na tyle. Tylko tu muszę szybkość zwijania sobie zwiększyć na 50 i mogę sobie wędkę odłożyć. Dobra, a tutaj rzuciłem tak na połowę mocy, więc nie wiem ile to może być, ale kawałek sobie. Dobra, tak sobie te wędeczki leżą, a ja sobie tutaj rzucam małym spinem koło tego kamienia. Na razie mam dobre wyniki, więc tutaj sobie rzucam. No, zaraz zobaczymy, czy będą to dobre wyniki, czy nie. Tak mniej więcej 60% sobie tu rzucam, nie za daleko. O, sekundę poczekam, aż opadnie. I powoli sobie zwijam. Do tej pory całkiem spoko tu brały. Zobaczymy, jak będzie teraz. Trochę się obawiam, że tutaj przy tych zaroślach szczupak może wyskoczyć. No, ale na razie jeszcze odpukać się nie zdarzyło, także jeszcze przynęty nie straciłem, a trochę byłoby szkoda. No, ale zaraz zobaczymy. Odpaliłem nagrywanie dla was odcineczka, to pewnie ryby przestaną brać, nie? Tak zawsze jest. Bierzesz kamerę do ręki i ryb nie ma od razu. Na razie co? Na razie no jeden taki miętusik 3,5 kg wyszedł na tamte wędeczki. Chyba właśnie na duży kawałek ryby. Duży kawałek ryby, przyzwyczajenie z Fishing Planet. Na kawałek ryby wyskoczył. No i tak, i walczę powoli, słuchajcie, z tym levelem. Myślę, że będzie troszeczkę więcej teraz tej gierki. Ultimate Fishing Simulator, widzę, że wycofali z tych playtestów, to znaczy zakończyli. Także dopóki nie będzie dostępne jakiejś pełnej wersji, no to pewnie nie pogramy sobie w tamten tytuł. No i dzięki temu mamy więcej czasu na Russian Fishing. Kurde, jest godzina 12. Z rana bardzo fajnie brały tutaj te rybki. A teraz jak na złość przestały całkowicie. O, dobra, siedzi. Klenik będzie. No niestety, akurat klenik bardzo ładna rybka, ale wydawało mi się, że piszczy, nie piszczy, ale mało ekspa daje tutaj. Wolałbym, żeby brały jednak lipienie niż te kleniki. Dobra, chyba trzeba opuścić tą miejscóweczkę i przyjść tutaj bliżej tych moich wędek i rzucać dalej. Zobaczymy. Będziemy sobie kombinować. Rano fajnie brały koło tego kamyka. Naprawdę bardzo blisko rzucałem i fajnie rybki wpadały, a teraz nagle
gdzieś się przemieściły tutaj może w bok. O, dobra, siedzi. Sobie do góry? No dobra, jedzie, jedzie. Może być fajna rybka, co to będzie? Jest lipień, no i to jest ryba, która mnie interesuje tutaj. Bo na tym się fajnie zarabia. Kilogramowy lipień, 1800 expa. O, no ta wędeczka ma 50% expa więcej dostajemy na niej. Także fajny kijek. Poczekam, aż trochę opadnie. Dobra. No i takie rybki, jak będziemy tu wyciągać, to zobaczymy. Zobaczymy po całym dniu, ile tutaj kasy uda się na tym uzbierać łowieniu. Na jeden dzień was zapraszam. Taki jednodniowy odcineczek. Nie jestem na bieżąco oczywiście z tym tytułem, jak wiecie. Nie za dużo w niego gramy, ale postaram się poprawić. Także jak macie jakieś tipy, bo widzicie, 24 level. A nie, nie widzicie, bo kamera akurat jest na dole, na 24 level. 24 level i pół, uwierzcie mi na słowo. Nie będę teraz tej kamery przestawiał, zostawimy ją sobie tutaj, gdzie jest. No i tak to wygląda, jeżeli... Gdzie tu polewelować, słuchajcie? No muszę wbić ten level, muszę się wziąć w garść i trochę tego levela nabić. Tutaj pytanko do osób, które cisną, a wiem, że parę osób tu ostro z was ciśnie ten level w tej grze, więc dawajcie znać, gdzie tutaj siedzicie i gdzie łowicie. Ostatnio popływaliśmy trochę po quarry i tam całkiem spoko, tam całkiem fajnie szło. Nie wiem, czy po restarcie, bo oczywiście tu jakiś chyba już ze 3 dni temu był restart, ale ja jeszcze nie wchodziłem i nie patrzyłem, czy na quarry dalej tam da radę coś połowić. Tutaj na Discordzie poleciliście, żeby wejść sobie tutaj pozarabiać hajsu, także no dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem i spróbujemy coś tu złowić. Ciekawe, kurde, że całkowicie tu branka na razie wyszły. Jak tylko się widno zrobiło, to co rzut była ryba. Może wieczorem wróci. Tamte kije na razie milczą całkowicie. Cisza kompletna na nich. A to pewnie. Sumik to się. W sumie dwa sumiki złowiłem na te kijki, ale oba w nocy, więc nie spodziewam się tutaj brań w dzień. No ale. Mam dodatkowe wędki. To niech sobie leżą. Może coś weźmie. Zobaczymy. Jak to się mówi, jeść nie wołają. A może coś się uda na nie złowić. Koło kamienia. Coś tam próbuje. Jest lipień. Dobra, koło kamyczka nam wyskoczył. No, zrobimy parę rzutów tu bliżej. Może się uda. Za kamykiem zobaczymy.
Chyba jeden jakiś zbłąkany tutaj był ten lipień. Dobra, wrócimy sobie. Wrócimy sobie tutaj. No niestety przez te kamienie, które się. Te skały, kamienie, kurde, ładny mi kamyk. No ale tak, przez te kamyki właśnie. Dobra, siedzi ryba. Jeszcze ją podetniemy delikatnie. Przez te wielkie skały po drugiej stronie one tak się odbijają, że tutaj praktycznie nie widzę, gdzie się rzuca. Ale jest kolejny lipień. Podejdę sobie po niego. No i dobra. Czyli tutaj, troszeczkę dalej. Zobaczymy. Nie bardzo chcę iść bliżej tej trawy, bo pamiętam kiedyś jak tu grałem, to przy tej trawie to, jak wcześniej wspomniałem, grasowały szczupaczki i tam już się często trafiały. Małe, bo małe, ale potrafiły, kurde, szynę tę zabrać ze sobą na takim delikatnym sprzęcie. No i co? Nic nie zaatakowało. No to rzucimy tak odważniej. Cyk. I od razu zwijanko. Siedź. Uuu, to będzie. Złapaliśmy pewnie kluska klenia. No, oczywiście. Od razu powalczył ładnie. No ale tak jak zobaczycie, no nie jest to ryba, która jest nam potrzebna. 300 jedynie expa. Ale siedzi. Ryba cieszy. To co, jeszcze raz. I takie właśnie tutaj wyciągałem też z rana. Koło kilograma atakowały właśnie. Jeszcze jeden rzut. No. No nic, dobra. To co, wrócimy może tutaj sobie kawałek. Przez te moje żyłki. Dobra, troszeczkę spadła. Jest ryba. Coś małego, no ale trudno. Takie też muszą być. No i co to? Lipień. No i dobra. Szesnasta godzina. Ciekawe, ile tutaj uda się wyłowić tego. Dobra, ale przyatakował. A to malutki klenik, ujoj. Ale wyskoczył do tej przynęty, kurde, jak szalony.
O, jest. Jest jakaś ładniejsza sztuka. Co to jest? To takiej ryby jeszcze dzisiaj nie mam. Co my tu mamy? Strąg potok. O, ładnie, 2000 expa. Ładnie. Podoba mi się. To takich pstrągów to ja bym tu więcej poprosił. Nie wiem, jak one wychodzą finansowo, ale ładna rybka. Akurat na ekspie to mi zależy. Mamy kolejnego. Małego lipienia. Zobaczymy, jak to finansowo tam te rybki w ogóle, bo tu niby mały lipień, ale kurde, przy takich brankach dość częstych może wyjść fajna kasa w sumie za to. Jeszcze tutaj przy samym brzegu spróbujemy z dna to pociągnąć. No, chyba niekoniecznie. Siedemnasta dwadzieścia, no. Liczyłbym na jakieś ryby, powiem szczerze, teraz fajniejsze. Pod wieczór. Mam nadzieję, że ten strąg to nie była nasza ostatnia ryba. Wrócimy troszeczkę może w tą stronę teraz. Nie wiem, czy takie obławianie w Russian Fishing ma sens, czy lepiej znaleźć sobie jeden punkt i w niego rzucać, ale mi to sprawia większą przyjemność, jak tak sobie wiecie. Trochę jak na prawdziwych rybach. Raz sobie rzucę tutaj, raz tutaj. Dobra, mamy kolejną. Jedzie. Ulala. Panie kochany, czy to będzie ryba, której nie wyjmiemy? No proszę. Oby to nie był klej. Bo po długiej walce może być mało expa i mało kasy. Także żeby to był fajny lipień. Dobra, pochodzimy trochę, tak? Chcesz się bawić, no to ja tu mam czas. Mordo. Ja tu za tobą będę... Nie gadajcie, że spadł. Ja tu będę cały dzień za nim chodził, aż go zamęczymy. Na razie, kurde, nawet metr go nie podwinęliśmy. Cały czas 1/4. Brakuje nam żyłki w kołowrotku. Czy ja mogę tu trochę podkręcić jeszcze hamulec? Na czerwono to już nie. Zostawmy go tak.
w miarę bezpiecznie. Nie wiem, ile mogę sobie pozwolić na tym pliku, co prawda, no ale zobaczymy. No, trochę się pomęczymy z drania. Oj, to mi się podoba akurat tutaj. W tej grze z tych gierek wężkarskich, no do Fishing Planet to nie porównuję, ale to mi się podoba, że jesteśmy na łowisku na 12 level, czyli tak naprawdę, no nie wiem, to jest taki 20, 25 level Fishing Planet i możemy tutaj zarówno pobawić się ultralightem, pobawić się fajnie, połowić, tak jak widzicie, kurde, jest walka z rybą. A możemy też tu przyjść z mocniejszym sprzętem i też tu są dla nas ryby, nie? Także to jest wielkim plusem tej gierki i Fisher Online jest też podobnie, że te ryby są od małych po duże na każdym łowisku. Nie jesteśmy zmuszeni łowić ryby maksymalnie kilogramowej, nie? Także tu wielki plus. To jest akurat wielki plus. Co to jest za ryba? No, nie. Ma paski czy nie ma? No będzie kleń. Będzie kleń. No trudno. Zobaczymy, ile taki kleń będzie warty. 3 kilo. No to całkiem nieźle. 53 centymetry. No. Chciałbym taką kluchę złowić. Jedziemy dalej. Siadł skubaniec. No i tak to jest przyjemnie. Przyjemnie. Łowimy tu sobie małe lipienie, a tu nagle, kurde, kleniuszek. 3 kilo je, 53 centymetry. I to mi się podoba. Chyba w kawiarni było na niego jakieś zleconko, także zobaczymy. Dobra, jest kolejna ryba. Tylko żeby to już nie był ten... O, no jeszcze lepiej. Okonia nam tu tylko brakowało, kłusownika miejscowego. No, jest kolejna. Będzie kolejna ładna ryba. Będzie czy... No dobra, dobra. Na pewno początek był... Oj, to będzie lipień ładny. To będzie ładny lipień. Oj, takich rybek to chcę tu więcej. Kilogramowy. No i o to chodzi, i o to chodzi. Ładnie. Siatę takich 90 sztuk po kilogramie i byłoby miodzie. Mogłyby tylko trochę więcej ekspa dawać. Już w ogóle byłoby bajeczka. 20-30. No teraz albo nigdy, nie? Jeszcze raz. Dobra, jest kolejny.
Jakby skoczył. Co to jest? Też lipień. No i pięknie. Że jednak wieczorem i z rana, kurde, najładniejsze siadają. Zanim pójdziemy sprawdzić, ile to jest warte, to jeszcze maksymalnie ten dzień wykorzystam. Jest, 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 jest kolejny. I kolejny lipień, no i pięknie. Wszystkie w jeden wymiar idą, nie? Kilogramowe. Gdzie są większe? Chociaż nie wiem, czy na ten sprzęt to takiego, kurde, byśmy wyciągnęli większego. Jakby taki porządny z 2 kilo uderzył, to byśmy tu za nim chodzili i chodzili. Dobra, siedzi. Ale to... co to? Tlenik. Dobra. Dawaj go tutaj. Do góry. Tlenik, też ryba. No i dobra, ściemnia się. Liczę, że po zmroku tam te wędki trochę zaczną grać i połowie jeszcze, bo tak leżą i leżą. Zaraz je przerzucę, zobaczę, co tam w ogóle się dzieje. No, w nocy to tutaj nie spodziewam się, słuchajcie, brań. Także jeszcze ze dwa rzuty sobie zrobimy. Myślę, że nawet jak będzie coś brało, to jakieś takie pojedyncze sztuki. No, niech to trochę opadnie, bo ja to mam wrażenie, że... No. Stawiam, że to przypadek. Ale jak po rzucie tak chwilę zaczekam, to jakoś chyba częściej siadają niż tak od razu. Że nawet jak zamkniemy, ale damy temu opaść kawałek i dopiero wyciągam. Niż tak od razu. No i ciemno. Teraz mam nadzieję, że obudzą się potwory na tamtych wędkach. I się coś połowi. Dobra. Chodźmy, zobaczmy, ile ten nasz połów jest warty. Przez cały dzień, co zdążyliśmy tu złowić. Ja jeszcze kawiarnię sobie zobaczę. Miętus jest
A Miętus jest za 21. Dobra, no to akurat go sprzedamy. 21 monet. Klenik. Jednego klenia na razie mam. Jeszcze sobie tu połowię chwilę. No i chyba to wszystko. To fajnie jeszcze byłoby takie dwa kleniki złowić. I ile to będzie warte? Targ rybny jest tutaj. Wszystkie nasze ryby są warte 140, słuchajcie. Według ceny sobie weźmiemy. Ten klen jest warty 13 monet. Jak widzicie, te kilogramowe rybki są warte po 12-13. Także naprawdę fajna kaska. Małe klenie po 4. Także lepiej lipienie łowić na hajs. No ale co wpadnie, to wpadnie. Także tak, raz jeszcze 140 monet. 140 monet w dzień, to jak na mnie to jest dobry wynik. Także tu się w tym momencie z wami pożegnam, ja się biorę za te kije i jeszcze sobie tutaj nockę połowię, chwilę posiedzę, pociśniemy zupkę chińską, raz, dwa wtrącę. Dajcie znać, gdzie wy polecacie mi iść połowić. No ja tutaj nie mam za dużo sprzętu, także bez szaleństw. Ale tak, tak żeby była fajna zabawa, może jakiś live'ik, posiedzimy, pogadamy, ewentualnie szybkie odcineczki, tak jak ten dzisiejszy. Dzięki, że byliście ze mną, Wielka Piątka. Oczywiście jak zawsze dla was, do zobaczyska, moi drodzy.